Powiat poznański już od wielu lat szczepi dziewczynki, od ubiegłego roku również chłopców, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. W tym roku planujemy zaszczepić dziewczynki z rocznika 2008 i w przypadku, jeśli będzie mniej zgłoszeń dziewczynek, wówczas będziemy szczepić chłopców. Wynika to stąd, że Agencja Ochrony Technologii Medycznych zaleca w pierwszej kolejności szczepić dziewczynki i dopiero jeśli jest niewystarczająca liczba zgłoszeń, możemy szczepić chłopców. Dlatego w tym roku musimy się temu podporządkować. W tym roku planujemy zaszczepić 636 dziewczynek za kwotę 650 tysięcy złotych. Zgłaszać się można począwszy od dnia dzisiejszego i zachęcam do tego, dlatego że decyduje kolejność zgłoszeń. Ponieważ szczepimy jako jedni z nielicznych szczepionką Gardasil 9, to jest szczepionka 9-walentna, która obecnie daje największą ochronę przeciwko zakażeniom, zainteresowanie jest bardzo duże. W roku ubiegłym, kiedy szczepiliśmy po raz pierwszy tą 9-walentną szczepionką, powstała lista rezerwowa. I do ostatniego właściwie dnia wyszczepiliśmy pełne 100% i liczymy, że w tym roku będzie również podobne zainteresowanie. Na naszej stronie internetowej oraz na stronie internetowej Edictum Plus, które jest realizatorem tego programu, są podane numery telefonów, na które należy się zgłaszać i zarejestrować. Dokładny harmonogram szczepień, w której gminie, w jakim miejscu, w jakich terminach, ukaże się, myślę, w najbliższych dniach, na pewno w tym tygodniu.